Cześć, witam was serdecznie. Z tej strony Balbrakan i gramy dzisiaj w SCP Container Breach. Chcę wam bardzo podziękować, bo naprawdę poprosiłem was, żebyście wbili 5 AP w górę, a jest 8. Także naprawdę dziękuję za to. Bardzo dużo to dla mnie znaczy, także dziękuję za to naprawdę. Nie spodziewałem się aż tylu. Dobra. Okej, dobra. No i co? Zgodnie z tym, że obiecałem... O kurde, patrzcie, SCP-173 jest gdzieś tutaj. Okej, zniknął. Nieważne. Oczywiście przegapiłem maskę gazową, weźmy ją sobie. Aha, nie możemy nosić więcej rzeczy. Dobra. Hop. Mhm. Dobra, teraz tak. Weźmy sobie tą maskę. Już wiecie, co robi ta czaszka. Już się o tym dowiedzieliście, więc teraz... Co teraz możemy zrobić? Właściwie, co to są za drzwi? SCP-500. SCP-500. Zamknijmy te drzwi. Chociaż nie, bo to może Łazarz się zaraz przyjść. Bo niestety, jak oglądałem moje nagranie, to zobaczyłem... O, SCP-1499. Zobaczyłem, że właśnie gdy schodziłem tam, gdzie ta była muzyka, taka opętana, to właśnie tam było pokazane na moim monitorze tym, na tym nawigatorze SCP-106. A 106 to jest Łazarz. Jak to? No nie, no nie wierzę, nie mówcie mi. Okej. 1449, co tu jest? Nie wiem, co to jest i boję się tego dotykać, ale weźmy to. To wygląda jak jakaś maska przeciwgazowa. Co to jest w ogóle? Czekajcie. Wyrzućmy na chwilę, wyrzućmy to. O kurde, nie widzę, poczekajcie. Muszę troszkę zmniejszyć ostrość. O. Description. SCP is a Soviet GP-5 gas mask. A sealed test performed on this object suggests that the object retains its original functionality. The anomalous effects of SCP activate when a human places on their head, approximately 1 second after is fully secure on the subject head. The subject vanishes from view and is no longer detectable. The subject reports no feeling of motion at this time. Testing has revealed that two-way radios remain capable of both receiving and transmitting despite the subject being undetectable. Aha, czyli jeżeli zakładamy tą maskę, to jesteśmy jakby niewykrywalni. Nikt nas nie widzi. Słyszycie to? Upon wearing, test subject report completely different surroundings than they were in the prior to wearing. Aha, czyli że jakby jesteśmy w zupełnie innym środowisku. Otoczeniu, zupełnie innym otoczeniu do poprzedniego. Okej, okay. Subject have reported that it appears barren and inhospitable, with tall black towers filling the area. Czyli jesteśmy w takim miejscu, gdzie miejsce jest wypełnione wielkimi, wysokimi czarnymi wieżami. Subject have also sighted entities in this landscape. These entities designated SCP-1499-1 have been described as tall, nude humanoids with dark skin that has a thick coat of an unknown viscous substance. Instances of SCP also have large amounts of eyes and mouths covering their body. Upon removing from their head, subject reappear in the same location from they were in then they put it on. For more information, see this log. Okej, okay. Czyli... Gdy zdejmiemy tą maskę z głowy i będziemy w tym samym miejscu, dokładnie, którym założyliśmy tą maskę. I jeszcze tam są jakieś takie dziwne rzeczy. I że jakiś SCP-1499-1 jest opisywany jako wysoki, goły humanoid z czarną skórą, z takim jakimś takim płaszczem z nieznanej substancji.
Okej. No dobra. No i ma jakie mnóstwo. Ma dużą ilość oczu i ust, które pokrywa jego ciało. Okej. Stateczkę poczytaliśmy. Dobra, to sobie możemy przesunąć tutaj. A, tu już jest zapełnione, weźmy sobie to. I ruszamy. Dobra. Tu nie możemy wejść, szkoda. Jest cisza, spokój, okej. Już się pocę przy tej grze. Ja... O, fucking shit! Ja pierdolę, idę stąd. Co tu jest? Okej. Tu nic ciekawego nie ma. Odpalamy sobie to, żeby się czuł pewniej. I przeszukajmy, co tu mamy do zaoferowania. Dobra. Tam nie idziemy, tam wiem, co jest. Chcę wiedzieć, co jest tutaj. Aha. SCP-108. Jest? Goni nas? Znaczy 106. Czekajcie, bo nie widzę. Muszę powiększyć, bo ja nie widzę nic. Fuck! Nie wierzę! Za blisko stanąłem tego gówna. Fucking shit. Dobra, jeszcze raz. Idziemy po tą, po tą maskę. Na szczęście daleko nie zaszliśmy. No nie wierzę, myślałem, że się go pozbyłem już. Oczywiście się go nie pozbyłem. Aha. Nie no, czemu? Otwórz to. Come on. Dobra, udało się. To sobie przesuńmy tutaj. To weźmy. To weźmy sobie tu, to weźmy sobie tu, okej. I to. Szczerze... Ej, właśnie, mam pomysł! Mam pomysł, a jeżeli na przykład użylibyśmy tej maski, kiedy ściga nas ten SCP-106? Jak myślicie? Czy ma to jakiś sens? Dobra, poszedłem nie w tą stronę, gdzie chciałem. Ale trudno. Okej, co jest tutaj? Tutaj byliśmy. A właśnie! Tu jest radio. O kurde, się przestraszyłem. Dobra. Radio. A są tu jakieś baterie może? Bo ona nie działa niestety. Nie ma żadnej baterii, jak na złość. Wiecie, ja wiem, gdzie są baterie. Tam, gdzie jest ten mrugacz niestety, ten gumiś. SCP, o kurde, są dwa. 096 i 049. Ja tam nie idę. Pieprzę to. Oczywiście nagrałem po ciemku, żeby nie było złudzeń. Okej. I co jest tutaj? Właśnie, czy możemy wejść tutaj? Czy możemy to otworzyć? Możemy. Fatal. Dobra, co to jest? Jakaś znowu paskudna muzyka jest. Co to jest tak właściwie? Ej, patrzcie, tam ktoś stoi. Kto to jest? Jakaś kobieta? Albo mężczyzna? Nie wiem, czemu ktoś tam leży. What the fuck? Nie ma tu jakiejś kartki? Kurwa, jak tu jest ciemno. Ja tam nie idę, pieprzę to. Ja nie wiem, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, nie mam pojęcia. Ale muzyka jest przerażająca. O, i to kto to jest? Patrzcie, on ma rogi. To jest jakiś diabeł? Demon jakiś? Możliwe. Nie mam pojęcia. Ale coś się jeszcze będzie działo? O kurde. Drzwi się otworzyły. Nie, fajnie. Drzwi się otworzyły. I ten... pojawił się jakiś inny szatan po lewej stronie. Też z drogami.
I ten do nich coś tam gada. Chyba jest jakiś przywódcą. O kurde, tam jest jeszcze jedna postać. Kolejny jakiś demon. To już są trzy demony. Ej, czekajcie, tam ktoś upadł. Chyba zabili tamtą. Czy tamtego. Co się dzieje? What the fuck? Zabili ją i co? Ja tam nie idę, ja tam nie wchodzę, patrzcie, tam się drzwi otwierają, ale... O Jezus Maria, nie rób mi tak! Co to jest? Dobra, mam tego dosyć, idę stąd. A to jeszcze się pojawi, nie wiem. Czekajcie. On klęka? Nie wiem, co on robi. W ogóle nie wiem, co to jest za SCP. Okej. I nie wiem, czy to są groźne, czy to są nie są groźne. Nie mam tego pojęcia, niestety. Co oni robią? No serio, tutaj akurat się musiałeś pojawić, śmieciu. Spadaj. Przerwałeś mi transmisję. Dobra, idziemy stąd. O, patrzcie, kogo to poznałem. Super mrugacz. Okej. Ja stąd spieprzam. Ja stąd po prostu spieprzam. No idź! On mnie goni. Goni mnie. A tam nie, bo tam się zablokujemy. Gdzie są te prądy? Tu nie ma. Goni nas? Tak. Tam? Ojejku, moja postać już padła. Dobra, przestał nas gonić, okej. Tutaj byliśmy. Tu jest nasze dobrze znane miejsce. Poczekajcie, zapiszę grę. F5, dobra. Mamy już jakieś inne SCP. Okej, dobra, idziemy stąd. Ej, no nie wiem, co tu jeszcze możemy zrobić. Tam jest tylko jedno SCP, którego nie zwiedziłem. Aha, no tak, jaszczur. Nie no, ja tam nie idę, no. Kurde. Jak tam się pojawi ten łazarz mi za plecami, to co ja zrobię? Gówno zrobię, nic nie zrobię. Idę stąd. Dobra, tutaj, tu nic ciekawego nie ma. Dobra, może przejść do kolejnej sekcji jakby, nie? Czekajcie, otworzę to. Okej, tu już tyle razy byłem. O, jest bateria. Czekajcie. A tam nic nie ma przecież. Tam jest SCP, które... wiecie, które. 8 kończyn i tak dalej. Mam pomysł. Chodźmy do tej maszyny ulepszyć sobie to radyjko. Tutaj byliśmy. O, słyszę cię po czwaro. Cały czas mi pokazuje SCP-173. Cały czas, non stop. I w prawo, tak? Pamiętam. Ej, co tu jest tak ciemno? Co tu jest tak kurde ciemno? Czemu ja tu nic nie widzę? Dobra. To radyjko. Okej, już trochę widzę lepiej. Dajmy na fine. Tak. Hop. Dobra.
Tu może być zaraz, Łazarz może zaraz wyskoczyć mi. Niestety. Chyba nie ulepszyło. Tak mi się wydaje. Spróbujmy jeszcze raz. Co tak hałasuje? Fuck. No ja nie wiem, nie ulepszyło nam chyba tego. Dobra, ostatnia próba. Idziemy dalej, bo szkoda czasu na odcinek. Na zabawę z takim radyjkiem. Jeszcze raz, no proszę cię. I hop. Ostatni raz i wiecie co, idziemy stąd. Bo tutaj i tak nie mam już karty. A ja się nie chcę bawić, bo boję się, że ta karta się popsuje. Dobra, chrzanie, to idziemy stąd. Dobra, przechodzimy do kolejnej sekcji. Tak jest, w tym odcinku jeszcze. Co jest tutaj? SCP-1162. Możemy to otworzyć? Możemy. Ojejku, co to jest? Poczytajmy sobie to. Oczywiście nie widzę. Jeszcze troszkę. Dobra. SCP. Currently a hole in the cinder block wall of containment chamber. It... Dziwne. It measures approximately... Okay, has a variable depth which change base. Okay. Co tu jeszcze pisze? SCP is activated when a sentient being reaches into the hole to the deep depth that the girth of their arm allows, at which point their fingers touch a solid surface. Similar in feel to the current location of SCP-1162, and they discover an item small enough to fit through the hole below their fingertips. These items have universally been recognized as something that the user has lost or was searching for at some point during their life. However, upon retrieval of that item, another item will vanish from the person of the subject. In addition, any object placed into SCP-1162 will disappear as soon as it is no longer in contact with a person. If SCP is not activated at least once every 168 hours, it will randomly shift location to another stone, consecrate or brick wall or floor within a radius not yet shown to exceed 2000 kilometers. The previous hole remains, but shows no abnormal properties. Okej, okay, czyli tu jest napisane, że jeżeli włożymy tam rękę, to możemy wyciągnąć przedmiot, który będzie wielkości takiej, żeby przedostało przez tą dziurę. I ten przedmiot to jest coś, rzecz, którą zgubiliśmy lub poszukiwaliśmy całe życie. Ale problem jest taki, że jeżeli użyjemy to kolejny raz, to jedna rzecz nam zniknie z naszego ekwipunku, z naszego jakby, no jakaś tam jedna rzecz nam zniknie i jeżeli będziemy dalej to robili, to mogą być jakieś konsekwencje i jeżeli ta dziura nie jest jakby odwiedzana przez rękę, powiedzmy w ciągu 168 godzin, to zmienia swoją lokację w przybliżeniu nie przekraczając 2000 km. Okej, czyli możemy tam włożyć rękę i wyciągnąć jakąś przedmiot, który zgubiliśmy lub szukaliśmy. Ale ja się trochę boję tego robić, wiecie? Nie wiem. Dobra, spróbuję raz. Aha. Co? Mastercard?
Nic tam nie zabrało? Bo teraz tak patrzę, czy nam nic nie zabrało. Ej, zabrało nam coś! Coś tam chyba zniknęło z ekwipunku, co? Co nam zniknęło? Czekajcie. To jest... To jest, to jest, to jest... Wszystko jest? Nie, wydawało mi się, że coś zniknęło mi z ekwipunku, ale dobra. Chrzanić to. O, fuck. Dobra, spróbujemy... Heavy Containment Zone. Ciężka strefa. Aha. Nie. Czyli nasza karta jest za słaba. Czyli nawet trójka jest za mała. Okej, dobra. Możemy stąd iść. Tu już byliśmy. Tu jest ta maszyna. Okej, możemy teraz stąd iść. Tylko gdzie? To jest pytanie. Gdzie teraz możemy pójść? Okej. Cały czas pokazuje mi tego gumisia. Okej, dobra. A, to idziemy tędy. Kurde, nie wierzę znowu! Nie! Fucking shit! No nie cierpię tego. Przecież tak mi się fajnie udało tu unikać. Zapisałem grę, zapisałem. Okej, dobra. To odwiedzimy sobie jeszcze raz ten SCP. Czekajcie, to było... To było tu? Tak, to było tutaj gdzieś. Albo idziemy gdzieś już stąd, idziemy. Nie ma co tutaj się szwendać tyle czasu. Ja bym już chciał stąd wyjść. Co tam jest? Tam przed chwilą byliśmy. Tam jest mrugacz, gumiś. Idziemy stąd. Okej, udało się. Idziemy stąd. Tutaj byliśmy. O, byliśmy tam. To możemy pójść sobie jeszcze raz, żeby nie było. Właściwie szkoda, że nie ma czegoś takiego, żeby ulepszyć naszą postać, żeby się tak nie męczyła, nie? To by było ciekawe. Dobra, otwórzmy sobie. Przeczytajmy. Apteczka mi zginęła! Tak! To się tego nie opłaca w ogóle otwierać. Mi apteczka zginęła. Tak jest, wiedziałem, że coś mi zginęło. Ja stąd idę. Ja tu nie chcę być. Chrzanie to. Jak już tutaj jestem, to możemy spróbować ulepszyć kartę. Tylko się boję, że będzie lipa. Dajmy tak i dajmy tak. Pewnie teraz dostaniemy trzy mastercardy, co? Dajmy very fine. Bo jeśli teraz otworzymy, to i będą trzy mastercardy, nie? Najgorzej, jak tylko można wtedy. Się rozczaruję. Czy ja o tym nie mówiłem przed chwilą? Aha. Super. Po prostu, kurwa, super. Sprawdziło się to, co mówiłem. No, come on, do góry i w prawo. Hop, 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 hop. Otwieraj! Dwójka, dwójka, dwójka. Lipa. Lipa! Ja chcę lepsze karty. Dawać mi. Ja chcę lepsze. Dalej. Dawać. Chcę, że tak się bawi, ale no... Chcę mieć kartę lepszą. Wyższego dostępu jakby. Czwórkę chcę mieć. Trójka. Trzy trójki. Ej, czekajcie, mamy trzy trójki. Trzy trójki są. Ryzykujemy?
czujkę. To zachowajmy sobie w ten sposób. O! I dajemy. Ostatnia próba, wiecie? Nie uda się, trudno, idziemy dalej. Jest czwórka! Jest czwórka! Idę zapisać grę teraz. Ale zajebiście, idę zapisać grę. Proszę nie zabijcie mnie teraz, bo ja chcę tylko iść zapisać grę. Uwaga. Słyszę ich. Ojejku, nie męcz się tak. Dobra, udało się. Teraz tutaj. Patrzcie, już na pamięć się nauczyłem tego. Ojejku. Nie, jednak się nie nauczę na pamięć. Fuck! Coś mi się pokręciło. Tak, dobrze jestem. Okej, udało się. No biegnij, gościu, no. Astmę masz chyba, tak? Astma, tak? Dopadła cię, tak? Jest! Zapisana gra. Fuck! Udało się. Yeah! Okej, super. That's what I'm talking about. Tak jest, bitches. Okej, idziemy stąd. Okej, to zobaczymy sobie, czy można otworzyć to. No. Jak to? Wyższy poziom? To co to? Piątka? Czekajcie, co to jest tak właściwie? Podnieśmy to sobie. SCP. Rose Emily Sharon. Assistant Researcher. Data. Age 22. Sex. Sex. Female. Height. White. Okej, okay, wait. Fair. Brown eyes. Level 2. Okej. Okay. Ale mogę coś z tym zrobić? Czy nie za bardzo? Nie, chyba nic z tym nie mogę zrobić. Mogę to schować? Tak, udało się. A tutaj? Nie, okej. Okay. Nie uda się. Okej, okay, dobra. Mamy zapełnione wszystko. Dobra. Chodźmy tutaj. Otwórzmy to tylko. Jak to się nic nie udało? What the fuck? Niesamowite, niemożliwe to jest. Ej, no to jak tam się dostać? To trzeba mieć piątkę? Ja mam tylko czwórkę. Ale lipuszka. Chyba, że musimy zejść tam do tych podziemi, wiecie? Chodźmy jeszcze tutaj zobaczyć. O Jezu! Wiecie, mam pomysł, czekajcie. Ojejku, gdzie ja jestem? Co tu jest? O kuźwa. Co to za wymiar jakiś dziwny? Chrzanie, zdejmuj to. No co? Przecież nie mrugnąłem nawet, no! What the fuck? Przecież nie mrugnąłem teraz. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku, bo się lekko wkurzyłem. Dziękuję wam za te 8 łapek w górę, naprawdę to doceniam. To jest dla mnie serio, duże wsparcie to jest. I ponawiam wasze prośby, żebyście dali 5 łapek w górę, albo jeszcze więcej, jeżeli dacie radę. I pojawia się kolejny odcinek. Także dzięki wam za oglądanie. Zapraszam was do kolejnych materiałów, do innych filmów. Okej, i dzielcie się komentarzami ze mną. Dzięki wam za oglądanie i się z wami. Pamiętajcie o tym. Cześć, na razie.